Dzień dobry, witam cię serdecznie. Witam, Paulinka, dobrze cię słychać, że dajesz sobie radę, że zbierasz się w każdej sytuacji i jesteś z nami. O, najważniejsze, że jesteś z nami. Oj, tak, bo było ciężko. Ci, którzy nie wiedzą z moich widzów, no miesiąc temu trafiłam do szpitala. Stan był bardzo poważny, zagrożenie życia. Dlatego, kochani, no niestety nie było nagrań, no nie było mnie widać, że tak powiem. Nie ma sesji w tej chwili, bo muszę dojść do siebie. Ale Olga zadzwoniła, powiedziała, że mamy bardzo ważne sprawy, tematy. No i działamy. Słucham, Olgo. No, dziękuję, Paulinko, że zawsze jesteś otwarta na takie działanie. I tak jak wspominałam, to jednak dla Twoich słuchaczy, dla naszej armii światła, dla wszystkich wielkich córek, wielkich synów, wielkich rodów, to chciałabym jakby spełnić obowiązek i powiedzieć o tym, że od 1 lipca szykują się zmiany w ustawie o aktach stanu cywilnego. O czym wiemy już od co najmniej pół roku, ale wchodzą w życie te zmiany i widzę, że bardzo dużo z Armii Światła i oczywiście innych ludzi interesujących się prawem naturalnym i tym wyzwoleniem naszym w ciągu tego pół roku zadziałało, złożyło wnioski do Urzędów Stanu Cywilnego o wydanie dokumentów, zanim wejdą te zmiany. Ale możliwe, że ktoś jeszcze odkładał to na ostatni gwizdek, ktoś jeszcze nie wie może o tym, więc tak, żeby nie mieć na sumieniu za 2 lata sytuację, że my będziemy się chwalić naszymi osiągnięciami, a ktoś powie, a dlaczego wy nic nie powiedzieliście 2 lata temu, kiedy to robiliście, dlaczego tak było cicho? No to, żeby nie było cicho, nagłaśniamy to. Jeszcze mamy tydzień czasu. Wnioski można składać nawet na drukach urzędowych, nie trzeba jakieś tam wymyśleć opracowanie swoimi słowami, tak jak ja robię. Ja piszę wnioski swoimi słowami i tam znacznie więcej niż w ogóle oczekują nasi urzędnicy od takiego wniosku. Jest napisane przede wszystkim zastrzeżenie danych moich i moich dzieci, że mogą wykorzystać tylko i wyłącznie w odpowiedzi na tę korespondencję. No i wiele, wiele jeszcze dodatkowych kwestii, co druk urzędowy nie zawiera. Więc nie oglądajcie się na to. Jeżeli nie macie czasu, to po prostu drukiem urzędowym wydrukować, na pewno jest dostępny gdzieś tam w urzędach, online nawet, i wysłać nawet korespondencyjnie pocztą, bo liczy się data nadania wniosku. Zgodnie z datą nadania wniosku będzie rozpatrywany jeszcze na starych jakby zasadach. Nie wiem, czy nie będzie jakiś etap przejściowy, że od 1 lipca możliwe, że te zmiany nie spadną nam na głowę, ale już są wprowadzone w ustawę, napisane, że wchodzą w życie od 1 lipca i byłaby bardzo jakby naiwnym spodziewać się, że po 1 lipca będą inne wytyczne, stare wytyczne. Tak. Teraz urzędy działają według starych wytycznych, a od 1 lipca mogą powiedzieć już na nowych zasadach. Tego nie wiemy, ale nie chciałabym na przykład na sobie przekonać się w tym. Więc złożyłam ten wniosek bardzo na szybko, właśnie nie zapoznając się z tymi zmianami. Miałam bardzo mało czasu, bo zajmowaliśmy się wtedy spisem ludności i dużo miałam pytań, dużo odpowiedzi, dużo nagrań również w innych językach, w innych krajach. I tak między wierszami złożyłam po prostu na szybko wniosek. Teraz z tym tematem bardziej dogłębnie zapoznałam się. Przede wszystkim przeczytałam ustawę. Tak? Nie chodzi tylko o zmiany w ustawach, ale przeczytałam, jaka ustawa w ogóle nas obowiązywała od 2014 roku. My jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy zaufają naszemu
tak zwanemu państwu, kiedy zaufaliśmy mu. Więc powierzaliśmy niektóre rzeczy. Okazało się, że państwo trochę nadwyręża naszą zaufanie. Ustawiają zapisy bardzo, według mnie, niepokojące w tych ustawach i ponieważ nasi prawnicy antysystemowie dopiero nagłaśniają sprawy po tym, jak zmiany wchodzą, albo po tym, jak pojawiają się świadomi swojej wolności, chętnie do nich z prośbą chętnie do odzyskania swoich praw człowieka, czyli najpierw człowiek, taki klient musi znać swoje prawa i on się zwraca do takiego antysystemowego prawnika i dopiero wtedy prawnik albo się wypowiada, albo coś. My oczekujemy od prawników antysystemowych, żeby nam pomagali w odszukiwaniu drogi, pomagali w odszukiwaniu furtek, kiedy już wiemy, że ustawy pisane są przez okupantów i przez nierząd, więc niekoniecznie w naszym interesie. Więc takie oczekiwania mamy i mam nadzieję, że nasi prawnicy antysystemowie zaczną działać z wyprzedzeniem, a nie tylko wtedy, kiedy już widzą, że mają klientów chętnych do reprezentowania ich w sprawach na przykład antymaseczkowych albo antymandatowych, tak? To jest taki mały jakby wstęp, ponieważ nadal jesteśmy sami sobie pozostawieni w tej dążeniu do wolności, sami sobie, na co ja nie narzekam, więc wzięłam tą ustawę, pomimo tego, że mam czas tylko po 21 po pracy, to jednak po nocy musiałam ją przeczytać, zapoznać się i zrobić wnioski. I takie wnioski chciałabym Wam przedstawić i mam nadzieję, że będą bardzo interesujące. Oczywiście każdy z Was może przeczytać tę ustawę po swojemu i zrobić swoje wnioski. Ja dzielę się tylko swoimi spostrzeżeniami i swoimi przemyśleniami. A poza tym dzielę się wtedy, kiedy mam na to swoje rozwiązanie. Więc podzielę się swoim rozwiązaniem w stosunku do mnie i do moich dzieci. A czy Wy skorzystacie z tych rozwiązań, czy dla Was to będzie interesujące, to każdy decyduje indywidualnie, według swojego własnego uznania. Możecie zastosować te propozycje moich wzorów wniosków, możecie ich zmodyfikować, możecie zignorować. To wszystko według na własną odpowiedzialność i zgodnie ze własnym jakimś tam poglądami, tak? Więc niczego nie narzucam i niczego nie... nikogo nie przekonuję, tak. Jedyne, co chciałabym jakby wywiązać się, że jeżeli ja podejmuję działania, to dzielę się z tymi działaniami. Możecie mieć inne zdanie, krytykować. Mnie to naprawdę, to co dotyczy mnie i moich dzieci, krytyka innych, mnie naprawdę mało rusza, jeżeli chodzi o sprawy moje, osobiste i moich dzieci, tak? Więc możecie krytykę oczywiście wystosować, ale od razu mówię, mało mnie to rusza. Bardziej niepokoję się to, co będzie czekało nas w przyszłości, tak? W przyszłości. A to pokazuje nam bardzo wyraźnie nasza ustawa, co nas czeka w przyszłości. Więc od kwietnia złożony był wniosek, tak, podzielę się tym, co było. Od kwietnia był złożony wniosek, wiele ludzi nawet wcześniej niż kwiecień to składało i już uzyskiwało, tak jak w ustawie nam dozwolone, fotokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z podpisem własnoręcznym, bo tak ja pisałam we wniosku. Fotokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, z podpisem własnoręczną kierownika, czy tam odpowiedni tam naczelnika, kto tam jest odpowiedni do poświadczenia tych dokumentów. Natomiast ja na tym się nie zatrzymałam. To był pierwszy punkt mojego wniosku, fotokopie wszystkich. Fotokopie aktu urodzenia, fotokopie... Ja pisałam inaczej. Ja pisałam fotokopię oryginalu aktu urodzenia. Mojego dzieci, tam syn, córka. Fotokopię oryginalu zgłoszenia noworodka do tam Urzędu Stanu Cywilnego. Oryginalu karty urodzenia szpitalnej,
karty urodzenia ze szpitala noworodków. I dalej, dalej, dalej. Tam w ustawie jest bardzo dużo wszystkiego, co można poprosić. Natomiast punkt 2 specjalnie rozróżniłam, żeby i ułatwić. Pamiętajcie, że ułatwiamy naszym urzędnikom zadanie, żeby im było łatwiej odpowiedzieć nam, ułatwiajmy im. Cały system zbudowany naszymi rękami, naszą energią. Urzędnicy to też są ludzie. To też im są trybikami w tym systemie, ale też są ludzie, więc mogą rozpatrzeć nasz wniosek po ludzku, prawda? Więc ułatwiajmy im to zadanie, wiedząc, że są trybikami w systemie, więc kierujemy oczywiście nasz wniosek do systemu, ale pamiętajmy, że rozmawiamy z ludźmi, tak? Więc ułatwiajmy im zadanie. Po drugie, do systemu zawsze moja zasada, to akurat trzecia zasada, mam trzy zasady. Trzecia zasada, do systemu zgodnie z balansem energetycznym kieruję wniosek łagodnie, czyli wniosek. Są słowa klucze, wnioski, tam reklamacje, skargi, tam różne tam takie sprawy, więc kieruję wniosek, czyli łagodnie, 3 razy. Czyli na pierwszą odpowiedź na wniosku dostałam odpowiedź na wniosku negatywną, odmowną, napisałam, ponawiam wniosek z dnia i zawsze odwołuję się do tego dnia, kiedy wniosek został złożony, żeby sprawa była kontynuowana, tak? Czyli ciągłość sprawy się zachowuje, tak? Ciągłość sprawy się zachowuje, odwołując się do tego wnioska i na odpowiedź kieruję odpowiedź w ciągu 7 dni, żeby ciągłość sprawy zachować. Ponawiam moją prośbę zgodnie z tym wnioskiem i nalegam, to jest drugi. Trzeci też jest wnioskiem, ale już bardziej rozszerzonym, gdzie ja ponawiam, nalegam i w razie kolejnej jakby odmowy rozszerzam wniosek o dodatkowe kwestie. I tym dzisiaj Wam przedstawię, mam nadzieję, nam z Paulinką się uda przedstawić po kolei, o co ja tam rozszerzałam i co ja uzyskałam po drugim wniosku ponawiam i nalegam. Czyli w pierwszym wniosku były te wszystkie fotokopie, punkt 1 i punkt 2 były o wydanie oryginałów. Więc jeżeli zmiany dotyczą tego, że my mamy już zamknięty dostęp do naszych akt, do naszych teczek, jak zwał, tak zwał, do naszych ksiąg, już nie będziemy mogli mieć wgląd, co teraz nam jest dozwolone, możemy mieć wgląd, możemy poprosić o fotokopię i tak dalej, to od 1 lipca nam już to delikatnie mówiąc zabraniają, delikatnie mówiąc. Wszystko ma być w wersji cyfrowej wprowadzonej i nie wiadomo, gdzie te akta, dokąd wywiezione i schowane, co bardzo przypomina mi faszystowskie działanie w czasie II wojny światowej, gdzie też bardzo dużą uwagę było przywiązywane do wywiezienia naszych akt rodowych, które potem okazało się, że są w Watykanie, tak, przechowane. Teoretycznie były spalane, te kościoły i tak dalej, i mówione było, że no się spaliły dokumenty, ale tak naprawdę były wywożone i gdzieś tam widocznie bardzo są cenne, widocznie komuś na tym bardzo zależy. I mamy dokładnie tą samą sytuację, pomimo tego, że nadal teorią spiskową niektórzy uważają, że mamy okupanta, a nie rząd, tak, okupanty, nadal uważają za teorie spiskowe, to ten okupant jednak działa tak samo jak w II wojnie światowej, podczas II wojny światowej, czyli nasze akta zapieczętowane, koniec dostępu, gdzieś będą schowane, nikt nawet nie wie gdzie. Mamy wersję elektroniczną od 1 lipca, nawet z podpisem elektronicznym. Wiecie, że żadnej energetycznej wartości to nie ma. Zwalnia to z obowiązku odpowiedzialności osobistej człowieka, który nawet podpisał się elektronicznie, nie ma żadnej odpowiedzialności osobistej za decyzję wydaną, pod którą ten elektroniczny podpis się znalazł. Nie ma żadnej wartości, według mnie, taki dokument. Dlatego
nawet na fotokopiach, które podstępowane, że nie mają mocy urzędowej, ale podpisane własnoręcznie, to mnie to nie wstrzymuje. To, że nie ma wartości urzędowej, to mnie nie martwi. Ma to moc prawną. Ma to moc prawną, fotokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, podpisana własnoręcznie. Podpisana własnoręcznie to tak, jakby notariusz nam potwierdził to. Czyli podpis kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest równoznaczna z notarialną. Więc ma to moc prawną. Jest to moc potwierdzenia faktu, że taki dokument faktycznie w oryginale gdzieś istnieje. Bo kopia to jest kopia, ale ona jest poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez kierownika, który ma moc prawną taką samą jak notariusz, jest to potwierdzenie, że fakt taki jest. To jest potwierdzenie faktu takiego istnienia takiego dokumentu. Więc dlaczego miałabym zrezygnować? Więc ludzie, którzy na mój tak zwany apel w kwietniu działajmy szybko, składajmy wnioski, kto oczywiście, komu zależy przynajmniej na tym, no to niektórzy napisali, że wprowadzam ludzi w błąd, bo po pierwsze nie ma to mocy urzędowej, no to odpowiedziałam na to, no to zastrzeżenie tak zwane, a po drugie, że ubiegam się o oryginały. No ludzi, to zastanówcie się nad swoją świadomością wolności. Po pierwsze, oryginały są własnością właściciela, a nie państwa. Więc ja, zostawiając oryginały w urzędzie, tylko z własnej woli, z własnej decyzji mogę to zrobić, powierzając swoją własność im, jeżeli mam do nich zaufanie. Jeżeli mam zaufanie, że w archiwum lepiej się przechowa taki dokument niż u mnie w domu, bo zawsze może być pożar, przeprowadzka, jakieś tam powodzie i tak dalej, więc uznaję, że w archiwum jest zabezpieczone lepiej, to z własnej woli mogę im to powierzyć. Jeżeli ja straciłam zaufanie do okupanta, nawet jeżeli nie nazywam we wniosku, bo w moim wniosku nie pisze, że to są firma Urząd Stanu Cywilnego, nie pisze tego, po prostu rozmawiam z nimi, pomagam urzędnikom spełnić moją prośbę, tak? Jeżeli trzeba będzie rozmawiać już po 3 razy bardziej konkretnie, no to wyciągnie się wtedy wszystkie jakby te w zanadrzu argumenty. Na razie tych argumentów nie musiałam wystosować, ponieważ na drugą moją wniosek o fotokopię i oryginały, gdzie ja powiedziałam, że nalegam, uwaga, odzyskałam oryginał świadectwa urodzenia. Mój zagraniczny, wiem, Polacy nie mieli wydawane ZSRR, ale to nieważne, czy to ZSRR, czy jakiś inny kraj, takie świadectwa, okazuje się, istnieją. Bo w Polsce, jak ja pytałam się nawet na swojej akademii wielokrotnie, czy ktokolwiek widział oryginał na swoje oczy, no to oni mówili, że widzieli taką kartkę, lalala, tam opisują. Pogadamy zaraz o tej kartce, o fotokopii, którą dostajemy. Więc oryginał świadectwa urodzenia w innych krajach, nie wiem czy we wszystkich, czy w Stanach, czy gdzieś tam też, pokazuje co mam. Nie będę się wypowiadać o wszystkich. Przynajmniej w kraju ZSRR były wydawane. Wygląda to z wytłoczonym herbem, z wytłoczonymi literkami, gdzie jest podany kraj i w środku nie ma nic do wyrwania, nie ma karteczek do wyrwania. Z tyłu jakiś tutaj numerek na tym jest, nie wiem co to za numerek. W środku jest wypisany odręcznie, zgodnie z gramatyką, oczywiście z okrągłą pieczęcią jak należy. Nie mówię, że to jest idealny dokument. Nie ma tam na przykład świadków, co zgodnie z prawem rodowym, naturalnym powinno istnieć, tak? Ale jest jakikolwiek oryginał, który nazywa się oryginałem, tak? A Polacy, wiem, że w rękach takiego dokumentu nikt nie otrzymał. Zawsze to były jakieś odpisy, jakieś wypisy, coś takiego.
Więc ponieważ mam dzieci urodzone w Polsce, to ja poczułam się w ich imieniu zdyskryminowana. Dlaczego zagraniczni przedstawicieli, nawet tak, mam obywatelstwo polskie, mam, tylko żeby uzyskać dokumenty, jakby polski akt urodzenia 30 lat temu, wiadomo, że nie mając takiej świadomości jak dzisiaj, nie miałam pojęcia, u mnie nakazane mi było zwrócić ten, tylko w tym przypadku mi wydane polskie dokumenty. Jak ja dostałam polskie dokumenty, to trochę się zdziwiłam, że to wcale nie są oryginały, tylko jakieś odpisy, coś takiego, ale pomyślałam, no widocznie oryginał jest jeden w tym kraju urodzenia i już drugiego mi po prostu nie dają, ale dzieciom moim też nie wydali. No myślę, dobra, no nie prosiłam, no to teraz poproszę. No to okazuje się, że jest odmowa. A proszę, to nie znaczy, że łamie prawa, bo proszę o oryginały. W ustawie nie jest napisane zabronione ubiegać się o oryginały, a co nie jest zakazane, to jest dozwolone. I to jest moja pierwsza zasada z trzech. Pierwsza zasada, co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Więc jeżeli nie jest zakazane ubiegać się o oryginały, to ja się ubiegam. Jeżeli nie jest zakazane, że ubiegać się można wielokrotnie, to będę się ubiegać wielokrotnie do skutku i stosując wszystkie procedury, bo to jest druga zasada, wszystkie narzędzia kontrolerów trzeba wykorzystać przeciwko nim na korzyść nam, wolnym ludziom. Zgodnie z prawem międzynarodowym wszystkie wątpliwe kwestie zawsze się rozstrzyga na korzyść człowieka. Jeżeli jakieś wątpliwości są, to zawsze się rozstrzyga na korzyść. Więc niech ten system, odwracamy ten system przeciwko nim, jak oni mają takie zapisy, to zgodnie z ich zapisami. Zastrzeżenia typu, że te ustawy są niewolnicze i ja ich używam, to ja ich używam w stosunku do nich, żeby oni uznali moje prawa człowieka. W stosunku do nich, oni się stosują do tych ustaw, więc niech się dostosują do swoich wydanych ustaw. Więc pokazałam wam rezultat po dwóch wnioskach. Teraz napisałam trzeci wniosek, gdzie zostałam uzyskaniu wszystkich dokumentów, o które prosiłam, prawie wszystkich, napisałam wykaz, potwierdzam odbiór, bo ja wszystko robię korespondencyjnie. W Warszawie Urząd Stanu Cywilnego od razu informuje wszystkich, że nie przyjmuje interesantów ze względu wiemy jakich, więc oni nie przyjmują interesantów, przynajmniej tak było do dzisiaj. I wszystko się odbywa korespondencyjnie, więc te dokumenty też mi wydane korespondencyjnie. Napisałam trzeci wniosek, nadal wniosek, czyli łagodnie. Potwierdzam odbiór. Za chwilę przeczytam, co tam zostało potwierdzone. Natomiast punkt 2, zgłaszam braki. Tak? Moje świadectwo urodzenia oryginał zostało wydane. A gdzie jest oryginał polskiego świadectwa urodzenia? Może nazywa się akt urodzenia, może nazywa się metryka, może nazywa się certyfikat urodzenia, możliwe ma zupełnie inną nazwę, którą nawet nie wiemy. I to jest ujęte w ustawie, że my nawet nie wiemy, jak ten dokument się nazywa, dlatego nawet nie wiemy, jak o niego się ubiegać. Więc w trzecim wniosku napisałam, niezależnie od nazwy tego dokumentu, proszę mi go wydać w oryginale. Bo ja nawet nie wiem, jak on się nazywa. A dlaczego nie wiem? Zaraz wam powiem, dlaczego nie wiem. Ponieważ usiadłam i przeczytałam tą ustawę po nocach, do 21 na scenie pracując nie mam dostępu do telefonu komputera, więc takie rzeczy muszę robić po 21 w nocy. Podstawa prawna do stwierdzenia, że ja nie wiem, jak nazywa się ten dokument, bo nawet nie wiem, jak o niego się ubiegać, więc niezależnie od jakiej nazwy. Artykuł 33 ustawy, powiem wam nazwę ustawy, bo może niektórzy nie wiedzą, z dnia 28 listopada 2000,
14 roku prawa o aktach stanu cywilnego. Do tego są zmiany w rozporządzeniu i aktualizacje do rozporządzeń, więc trzeba było zapoznać się nie tylko z ustawą, a z rozporządzeniem i aktualizacją do, jakoś tam inaczej ta aktualizacja się nazywała, ale w każdym razie było zaktualizowane to rozporządzenie. Jest tak, artykuł 33. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia wzory. I jest wykaz wzorów, kilkadziesiąt chyba, nie liczyłam nawet. W wykazie wzorów, moja uwaga, teraz moja uwaga, w wykazie wzorów wszystkich tych dokumentów przypadkiem nie został wymieniony wzór aktu urodzenia. Czyli jest brak informacji, kto ustala ten wzór i w jakiej on jest formie. Czyli jak nazywa się ten dokument? My nawet nie wiemy, jaki ma wzór, jaką ma formę. Dlatego wam pokazuję ten dokumencik, bo może mieć zupełnie inny wzór niż ta kartka, którą wam wydają i zupełnie inną formę. Tak? W nawiązaniu do tego udowodnię wam, że to jest taki tak zwany przypadek, że akt urodzenia nie ma wzoru i formy, ponieważ lecimy po artykuł 58. Protokół zgłoszenia urodzenia zawiera wykaz oraz formy na piśmie. Tam cały oczywiście artykuł, nie będę tego czytać, tak? Artykuł 54 zawiera wzór, wykaz, co tam jest na wzorze karty urodzenia, zawiera wykaz oraz formy na piśmie. Artykuł 50, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących tam, jest wykaz jakich danych oraz formy na piśmie. Artykuł 44. Odpis aktu stanu cywilnego zawiera wykaz oraz formy na piśmie. Odpis aktu cywilnego jest wykaz oraz formy na piśmie oraz wzór ustalony przez ministra właściwego. Artykuł 63. Protokół uznania ojcostwa zawiera wykaz oraz formy protokołu na piśmie. Więc wszystkie te wykaz tam kilkudziesięciu tego, co ustala nam minister wzory, ma opisany każdy osobnym artykułem wykaz i formę na piśmie. Dochodzimy do artykułu numer 60. Akty urodzenia zawiera wykaz. I znowu przypadek. Znowu tak zwana zbieg okoliczności, no nie wiem jak to nazwać, brak informacji, w jakiej formie sporządzony jest akt urodzenia. W ustawie wyraźnie mamy napisane, to co my widzimy, nie jest oryginałem aktu urodzenia. Bo w ustawie nam nie mówią, jaki ma wzór, nie mówią, jaką ma formę, bo to co nam pokazuje, w ogóle nie jest oryginałem. To jest akt urodzenia, ale to jest wpis aktu urodzenia do księgi aktów urodzeń. Wpis nie jest oryginałem. I w moim dokumencie tym, który nazywany jest oryginałem oficjalnie, możliwe, że powiecie, że nasze radzieckie urzędy mogły nazywać to oryginałem, to wcale nie jest oryginał. Tylko Urząd Polski w odpowiedzi też nazwał go oryginałem. A wszystkie inne, w liście przewodnim napisane jest, co mi przesyłają, żebym ja sprawdziła, wiadomo, że to korespondencyjnie, więc w liście przewodnim było, co mi wysyłają. Wysyłali fotokopię akt sporządzonych w księgi urodzeń, to ten polski, fotokopię tam tego, u dzieci fotokopię, zgłoszenie, wszystko. Natomiast przy moim tym punkciku był oryginał aktu urodzenia, więc oni znają te słowa oryginał. To nie znaczy, że oni nie znają tego słowa. Tylko przy wszystkich innych punkcików nigdzie nie pojawiło się, że fotokopia oryginału aktu urodzenia sporządzonego w księgach urodzeń.
Widzicie różnicę? Fotokopia aktu urodzenia sporządzonego w księgach, czy fotokopia oryginału aktu urodzenia sporządzonego w księgach? Jest różnica. I ja jak otwieram ten dokument, to jest tutaj, są dane wszystkie wypisane tak jak u nas, tylko zgodnie z gramatyką i pisownia, widzicie, odręcznie, niebieskim tuszem. Jest na dole, jest data. Jeszcze, przepraszam, nie wolno mówić data, dzień, trzeba się oduczyć słowa data, dzień. I napisane, że... A dlaczego oduczyć słowa data? Paulinka, może poruszymy to za jakieś pół roku. Okej. Okay. Bo to są już prawo morskie i nie chciałabym tutaj lekcji prawa morskiego udzielać. Chciałabym bardzo skupić się na praktyce, jak to używać, bo lekcje o prawo morskiemu jest multum. Możecie słuchać to godzinami, dniami i nocami. Jest tego multum, tylko tam nie mówią, co z tym zrobić, a ja wychodzę wtedy, kiedy chcę z wami się podzielić, co można z tym zrobić. Nie wiem, jaki to będzie miało skutek, nie wiem, jakie będziemy mieli wyniki, ale co do tej pory robiła Armia Świata, ma rewelacyjne wyniki, rewelacyjne. I nawet nie mam czasu wam opowiadać, jakie to są wyniki, ale to są rewelacyjne wyniki. Dopiero za pół roku wam jak powiem, czego uniknęliśmy dzięki temu, że tak masowo składaliśmy odmowy w spisie ludności. Czego uniknęliśmy? Ci, którzy mają rosyjskojęzyczni, wiedzą, co przechodzi Rosja teraz. Wiedzą, że dopiero po moim nagraniu, które zrobiłam, chwaląc się, że w Polsce osiągnęliśmy taki wynik, że rewelacyjnie składamy masowo odmowy i nie oglądamy się, że odmowa grozi karą, co jest oszustwem, bo obowiązek to nie jest przymus, obowiązek to nadal wymaga naszej zgody, a przymus stosowany był tylko przy II wojnie światowej na przymusowych robotach, a dzisiaj słowo przymus oznacza, że coś nas zmusza w sytuacji losowej, w sytuacji przypadku. Otwórzcie sobie słownik PWN i wpiszcie sobie słowo przymus i poczytajcie, co to oznacza i co oznacza słowo obowiązkowy. Obowiązkowy to, co nadal wymaga naszej zgody. Czyli obowiązkowy spis ludności nadal wymaga naszej zgody. Możemy wyrazić zgodę, możemy nie wyrazić zgody. Dlatego nie przypadkiem w odrębnej ustawie określającej wszystkie kwestie obowiązkowego spisu ludności nie ma ujęte kary. Ujęta kara jest w innej ustawie, która nie dotyczy obowiązkowego spisu ludności zgodnie z artykułu numer 9. Nie dotyczy ta ustawa o statystyce, na podstawie której urząd GUS nas straszy karami, nie dotyczy ta ustawa obowiązkowego spisu ludności w 2021 roku, który jest określony odrębną ustawą. I w tej odrębnej ustawie dopiero może pokazać się te kary i konsekwencje. A ta ustawa o statystyce nie dotyczy obowiązkowego spisu ludności. O tym mówi się w artykule 9. A nam GUS i nasi antysystemowi prawnicy przeczytali tylko artykuł 57, gdzie wyraźnie napisane, że kary dotyczą powszechnego spisu ludności, ale nie napisane, że dotyczą obowiązkowego spisu ludności. Czytajcie między wierszami i zdawajcie sobie sprawę ze swoich praw człowieka. To jest duża różnica, tak? Zgodnie z artykułem numer 9, punkt 1, ustawa o statystyce określa, że obowiązkowy spis ludności określa odrębna ustawa. A punkt 2 dotyczy, że ustawa o statystyce ta, czyli dalej, wszystko dalej, łącznie z tymi karami w artykule 57, dotyczy wszystkich innych obowiązkowych badań statystycznych niż w punkcie 1. Czy wy umiemy czytać? Ja nie mówię wy, tylko
do prawników antysystemowych, którzy straszą ludzi karami i potwierdzają to, co okupanci nam piszą w odpowiedzi. Czy wy, prawnicy antysystemowi, umiecie czytać ustawy? No to się zastanówcie. Czy czytamy wybiórczo, czy czytamy całość? A całość to znaczy, że łącznie z artykułem numer 9 punkt 1. I to tyle na temat spisu ludności. A skutki tego były takie, że jak Rosja obudziła się dopiero po moim ostatnim nagraniu, który też robiłam po rosyjsku dopiero pod koniec kwietnia, chwaląc się, że w Polsce iskra wyszła z Polski, iskra wyszła z Polski, bo my masowo piszemy odmowy w spisie ludności i system oczywiście to zauważa, może robi wrażenie, że nie zauważa, ale to zauważa, to oni dopiero wtedy zrozumieli, jak mogą się przeciwstawić temu, czego nie zrobili w marcu, tak jak my. My zaczęliśmy to robić w marcu, w kwietniu to już nabrało ogromnych tempów i w kwietniu nagrałam ten filmik i dopiero wtedy liderzy, ci taki najwyżsi liderzy, którzy właśnie pisali prawomocne rzeczy na temat dekretu Aleksandra Macedońskiego, zwrócili uwagę na to nagranie po rosyjsku, które oczywiście musiałam zrobić, to zwrócili uwagę, że oni przegapili ten moment. I natychmiast, już 5 maja był ze mną wywiad z tymi liderami na cały świat, a tego wywiadu wiem, że słuchają nie tylko w Rosji, ale również w Watykanie i również w City of London i również w Washington DC, ponieważ to są ludzie, którzy właśnie wprowadzili jako stan prawny dekret macedońskiego, zaprosili mnie na rozmowę. Widziałam, że kto mnie będzie słuchał, więc dopiero to było 5 maja, kiedy ta informacja poszła w świat i dopiero wtedy wstrzymali te działania, panika, którą wywołał panikę w marcu i w kwietniu w Rosji. Wstrzymali te działania, wstrzymali. A wy, Polacy, na szczęście nawet nie doświadczyliście tych działań, tak? Nie doświadczyliście tej paniki, nie doświadczyliście tych przykrości, które okupanci wprowadzają już w Rosji, bo oni nie wiedzieli, że trzeba odmawiać spis ludności i nie zwrócili na to uwagi, tak? My zwróciliśmy uwagę, więc śpimy spokojnie. A dlaczego, a jakie paniczne historie były w marcu i kwietniu, to wam powiem później, bo innym razem, bo nie chcę po prostu tutaj wchodzić w trudne tematy i opowiadać wszystkie przykrości światowe, tak? Ale od razu wam mówię, uniknęliśmy tego. Jest wielki sukces. Wstrzymaliśmy działania kontrolerów. Dalszy etap. Oni idą zgodnie z trustem. NWO muszą wprowadzić obóz cyfrowy. Widzimy ustawa o aktach stanu cywilnego po zmianach. Wyraźnie nam pokazuje, że obóz cyfrowy jest wprowadzany, tak? Więc idą etapami, ale ten etap, który Rosja przeżyła w marcu i kwietniu, maju i czerwcu jeszcze, to my uniknęliśmy. I chwała Bogu. Chwała Bogu. Więc od razu mówię, wyniki są rewelacyjne. Nagranie jest o akta stanu cywilnego i chciałabym trochę więcej wam powiedzieć niż to, że to, co nam pokazują, nie są oryginałami. Mało tego, ta karteczka, którą nam robią fotokopię, nie wolno jej dotykać. Jeżeli ktoś przychodzi do Urzędu Stanu Cywilnego i pokazują mu to, nie można tego dotykać, bo podobno na drugiej stronie dane innego dziecka. Wyobrażacie sobie? Mamy karteczkę, tu są dane dziecka mojego, a z drugiej są dane dziecka innego. Czyli wiemy, że na tym akcie oryginalnym, akcie urodzenia jest taki podpis rodzica zgłaszającego, czyli tatuś podpisuje karteczkę na jednej stronie, a z drugiej strony inny tatuś podpisuje karteczkę swojego dziecka, czyli nawet nie wiedzą, co po drugiej stronie, bo nie wolno na to spojrzeć.
nie pozwalają odwrócić karteczki. Nie wolno spojrzeć, co jest na drugiej stronie z karteczki, którą się podpisuje własnoręcznie. Wyobrażacie ludzie, co to za rytuały? To są rytuały. To są rytuały i nasza Armia Światła, chwała, chwała, Armia Światła, chwała, nie śpi. Mamy, jak te termity systemu, docieramy wszędzie, ale od strony ludzkiej w urzędach pracują ludzie. Można dotrzeć do ludzi od innej strony. Więc wiemy od innej strony, no tak mi piszą w każdym razie, że udało się podpytać znajomych, bliskich urzędników stanu cywilnego, co jest na drugiej stronie. I oni potwierdzają, że tam faktycznie dane drugiego dziecka. Czyli nie są tam wpisy jakieś podejrzane, ale oni tak potwierdzają. Nikt tego nie widział na oczy, ale podpytali się i są takie jakby zaufane stwierdzenia, że tam faktycznie są dane innego dziecka. Jeżeli to tak, to już jest dobrze, że tam nie są wpisy jakichś opiekunów, którzy nami jako niewolnikami dysponują, ale druga sprawa przypomina to mi Egipt, gdzie parowano niewolników kajdankami we dwójkę. I bez jednego nie mógł drugi. Jeżeli jeden ginie, to drugi też i tak dalej, tak? Więc parowane, żeby, wiecie o co chodzi, tak? Ty odpowiadasz za mnie, ja odpowiadam za ciebie, tak? I nie możemy bez zgody siebie nawzajem coś zrobić. Więc bez zgody drugiego dziecka nie mogę wyciągnąć oryginał tej karteczki, która tam jest w księdze, bo na drugiej stronie jest jego dany. No wiadomo, sparowani jesteśmy. Mało tego, sparowani jesteśmy nie przypadkiem. To nie są kolejne wpisy. To nie są kolejne wpisy, bo zwrócono było uwagę również na datę urodzenia tego drugiego dziecka, która w ogóle nie ma nic wspólnego z datą na przykład pierwszego dziecka. Czyli zupełnie inne historie są parowane. To jest ciekawostka, prawda? To jest ciekawostka, że to nie jest kolejny wpis. A nie będę już dalej drążyć tematu. Po to właśnie chciałam podzielić się swoim trzecim. Drugi przyniósł mi oryginał i fotokopię poświadczone. Kto otrzymał fotokopię, mogą się cieszyć. Kto czuje się na siłach, kto chce dalej walczyć o swoje oryginały i gdzie one są i kto ich właścicielami, to zapraszam o zapoznanie się mojego trzeciego wniosku po otrzymaniu tych dokumentów. Kto nie chce, no to może spać spokojnie z tymi swoimi fotokopiami, o ile je ma, tak? Bo nagranie jest tak pilne zrobione po to, żeby ci, którzy jeszcze nie mają, to mogli złożyć jeszcze bardzo pilnie wniosek, przynajmniej pierwszy, pocztowo, urzędowo, nieważne jak, żeby przynajmniej przed 1 lipca był dzień nadania wniosku. Wam wydadzą to później, po 1 lipca. To nie musi być przed 1 lipca wydanie, ale już muszą rozpatrzyć to na starych zasadach, więc jakiś etap przejściowy na pewno w tej ustawie jest. Dobra, nagadałam się bardzo dużo, a nie powiedziałam, co w tej ustawie jest. Więc idziemy do ustawy. Idziemy do ustawy. I co mnie tutaj bardzo zaciekawiło. Dobra, jeszcze żeby zdawać sobie sprawę z powagi tych zapisów w ustawie, bo można to zlekceważyć, tak jak do tej pory wszyscy lekceważyliśmy, no to takie dla nas takie, nic w tym takiego nie ma. No, nie zwróciliśmy na to uwagi, ja też nie zwracałam uwagi, zresztą nawet nie czytałam tego. To teraz zwracam uwagę, ponieważ zapoznałam się i tu zakładam zawsze kokardkę. Wiecie, że jak zakładam kokardkę, to znaczy, że będą perełki. Perełki. O, moja kokardka ma też perełkę. Moja kokardka nawet diamencik ma. O, tutaj ma taki świecący diamencik, perełka, więc perełki zaraz będą. Perełki będą. A więc, ponieważ przy spisie ludności wam przeczytałam tylko mały uryweczek z Trustu NWO i tych doniesień służb specjalnych. Trust NWO obowiązuje od 1950 do
2022 na 72 lata zawarte kończy się obozem cyfrowym, więc oni muszą to zrobić, żeby wywiązać się księgowo i trustowo, muszą zrobić oboz cyfrowy, więc do tego wszystko idzie. Następny trust zaczyna się od obozu cyfrowego, a kończy się, nawet nie chcę mówić czym, tak, więc jest to nie temat dzisiejszego spotkania. Więc przeczytam wam kawałek, czyli rozdział o aktach urodzenia w tym traście. Artykuł 137 trustu NWO z 1950 do 2022, strona 77. Od razu mówię, trusty to są tysiące stron. Tysiące. Nie da się tego ani przeczytać, ani zrozumieć do końca, więc można tylko wyrywkami brać. Więc, a poza tym ja nigdy nie czytam czegoś, co nie wiem, co z tym zrobić. Jeżeli ja nie wiem, co z tym zrobić, to po co o tym czytać? Więc czytam tylko to, dzisiaj przeczytam to, co wcześniej tego nie czytałam, bo nie wiedziałam, co z tym zrobić, bo nie miałam oryginału wtedy. On został mi zabrany, wprowadzono zostałam w błąd i to odwróciłam na swoją korzyść. Odwróciłam tą sytuację. Teraz mogę podzielić się to z innymi i wiem, co dalej można zrobić. Jaki będzie tego wynik, nie wiem, a po odmowach udziału w spisie ludności wiem, jaki był wynik, wiem, jakie działania kontrolerów wstrzymaliśmy i możemy spać spokojnie, tak? Więc przeczytam wam to, co teraz wiem, co dalej zrobić. Od 1953 roku zaczęto wydawać od razu 3 egzemplarze oryginału aktu urodzenia na jedne urodzone dziecko. Jeden egzemplarz jest wydawany właścicielowi tego aktu urodzenia. Pozostałe dwa, no to wiecie gdzie, tak? USA, nie wiem, Watykan. Nie będę tam wchodzić, bo na to nie mamy wpływu. Mamy wpływ na to, że jeden egzemplarz jest wydawany właścicielowi tego aktu urodzenia. I po co? Po co? Tam też wszystko opisane, po co jest do USA, po co tam do Watykana, ale po co dla nas? Nie interesuje mnie, co tam w Watykanie i w USA, nie mamy na to wpływu, tak? Tam idą też te karteczki z 5 kuleczkami z krwi z stopki dziecka, idą po to, żeby właśnie tamten akt urodzenia drugi i trzeci zawierać. Prawdopodobnie on nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego drugi i trzeci nie zawierane, tylko idzie to tam z tymi kuleczkami. Zresztą pod druczkiem tego pobrania badań molekularnych, genetycznych, nie wiem jak to nazwać, jest małym druczkiem adres USA, czyli te na papierze te badania idą do USA i myślę, że tam jest sporządzany jest właśnie ten drugi, trzeci egzemplarz, nieważne. I nie mamy na to wpływu. Możemy odmówić takiego badania. Kobiety, które teraz rodzą, zadajcie pytanie na temat, dlaczego to jest obowiązkowe. I pamiętajcie, że obowiązkowe nie jest przymusowe. Obowiązkowe nadal wymaga naszej zgody. Nawet na takie badanie. Tak. To już wasza świadomość, wasze dzieci. Ja decyduję o swoich losach i o swoich dzieci. Więc po co? Czytam krótko. Tymczasowo wyzwoleni i ich potomkowie, to my, tymczasowe wyzwolenie. Dlaczego tymczasowo wyzwoleni? Pamiętacie? To jest ten sam zapis, co mówił o status quo od 1 stycznia 2021 roku, gdzie wszystkie niewolnicze kontrakty zostały tymczasowo zniesione po to, żeby potwierdzić nasze tytuły i prawa wolnych, tak? Pamiętacie, do 2026 roku wszystkie te tytuły trzeba będzie potwierdzić i tymczasowo nam zniesione wszystkie niewolnicze kontrakty na czas tej tak zwanej audytu, czyli ten spis ludności od razu się zaczął, bo to jest audyt, trzeba policzyć po lepkach towar trzeba policzyć, tak? Ile towaru ma korporacje i tak dalej. Więc tymczasowo wyzwoleni,
czyli na podstawie tego status quo z 1 stycznia 2021, i ich potomkowie mogą potwierdzić ich prawa i tytuły wolnych, urodzonych, aby oni i ich potomkowie mogli otrzymać prawa wolnych do 2023 roku lub powrócić do dobrowolnej niewoli. W tym celu wydawany jest ten dokument. I teraz zadajcie pytanie, czy chcemy żyć w obozie cyfrowym? Czy chcemy dostać ten dokument? Nieważne, że to jest w traście NWO napisane. Wszystkie narzędzia obracamy przeciwko kontrolerom na naszą korzyść. Więc jeżeli tam napisane, że ten dokument wydawany jest po to, żeby do 2023 roku potwierdzić tytuły i prawa wolnego nas i naszych potomków, to ja chcę go mieć. Nie wiem, czy wy chcecie mieć, ale ja chcę go mieć. Ja chcę swój mieć i ja chcę mieć swoich dzieci, bo po to on jest wydawany. Zgodnie z tym, co oni się trzymają. A oni trzymają się to skrupulatnie każdego zapisiku. Skrupulatnie, dlatego wiem, czego uniknęliśmy dzięki odmowie spisu ludności. Tego uniknęliśmy. Natomiast obóz cyfrowy dalej jest wprowadzany, tak? Więc znając ten zapis, przynajmniej ten dotyczący tych aktów urodzenia, to wiemy teraz, co z tym zrobić. Przy okazji powiem, że zaświadczenie lekarskie w szpitalach też wydawane są w trzech egzemplarzach i to też znalazłam potwierdzenie. Potwierdzenia wszystkich tych nieoficjalnych, teraz już zdejmuję kokardkę, bo już nie będzie nieoficjalnych, będą oficjalne dane z naszej ustawy. Ja znalazłam w naszej ustawie o aktach stanu cywilnego z 2014 roku potwierdzenia na to wszystko. Znalazłam. I zaraz wam je powiem. Pierwsze potwierdzenie. Artykuł 144 naszej ustawy o aktach stanu cywilnego mówi: do dnia 1 stycznia 2023 roku, widzicie, data się pokrywa. Karty urodzenia, tam mowa, chodzi o to, że ulegają zmianie. Wzory ulegają zmianie. No patrzcie, jaki zbieg okoliczności, tak jak z tym przypadkiem, że zapomnieli podać, w jakiej formie wydawane świadectwo urodzenia, zapomnieli w ustawie podać, w jakiej on formie wydawany, to tutaj no przypadkiem data się pokrywa, że właśnie od 1 stycznia 2023 ulegają zmiany, no tam wzory i wszystko jedno. Więc jest potwierdzenie, że ta data jest ważna i do tej daty my musimy uzyskać to wszystko, bo potem to wszystko ulegnie zmianie, a zmiany już wprowadzane od 1 lipca 2021 na nowych zasadach. Więc zanim nowe zasady wejdą, to lepiej to mieć. Zobaczymy, jakie będą to nowe zasady. Potem jeszcze do 2023 roku mamy czas na kolejne zareagowanie, ale zanim wprowadzą te zmiany, to lepiej uzyskajmy to, co ta ustawa nam pozwala, a pozwala nam mnogo, na bardzo dużo nam pozwala. Więc mam potwierdzenie, że data się liczy. Następnie bardzo ciekawy wątek, artykuł 132. Czy Paulinka, czy mnie słychać, czy ja nie zniknęłam, czy ja nie mówię sama do siebie? Tak, słychać. O, cieszę się, bo takie mam wrażenie, że zaraz zniknę i będę gadać sama za siebie. Dobra, artykuł 132 naszej ustawy o aktach cywilnego. Zachowują moc akty stanu cywilnego sporządzone w okresie od 1 września 1939 do dnia 1 stycznia 1946. No i tam cały opis, o co chodzi. No patrzcie, akta urodzenia do zawarcia trustu od 1950 roku zachowują moc. One są nietykalne. Patrzcie, nietykalne. Wszystko inne ulega zmianie, a te akta są nietykalne. Dlaczego? Bo byliśmy wtedy wolni, może tego nie odczuli ludzie w II wojnie światowej, ale prawnie ludzie byli wolni, nie mieli tych kontraktów niewolniczych. Mieli ten duch, mieli poczucie, że panują nad swoimi prawami człowieka, decydują o sobie.
taki był duch w ludziach, że oni decydują sobie, oni nie będą pozwalać narzucać tam różnym faszystom i okupantom czegoś, tak? Był ten duch. No i patrzcie, do zawarcia trustu NWO są nietykalne. Nie można tego ruszyć, więc ja zwracam uwagę na takie perełki. Ja zwracam uwagę na takie perełki i proszę was też ze zrozumieniem czytać nasze ustawy, nie biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie prawo stanowione, a również prawo naturalne. Te wszystkie energetyczne sprawy, czyli to parowanie niewolników w jednej karteczce, według mnie, no to jest po prostu rytuał. Jak dla mnie, to jest po prostu rytuał sparowania nas na jednej karteczce, tak? Dobra, idę dalej. I może tak. Wrócę do tej ustawy, jak przeczytam wam, o co teraz się ubiegam. O co ja się ubiegam. Więc mój wniosek ma kilka załączników. Pierwszy załącznik to jest, co otrzymałam, czyli potwierdzam, że otrzymałam. No i tam cały wypis tego, co zgodnie z tym, co oni mi wysłali, czyli odpis zupełnego aktu urodzenia, bo o to wnioskowałam, odpis skrócony aktu urodzenia, bo o to wnioskowałam. Dlaczego wnioskowałam? Będą dalej wydawane odpisy, tylko już na pewno nie będą wydawane z własnoręcznym poświadczeniem, więc nawet odpisy poświadczone własnoręcznie chcę mieć. Może nie mają takiej wartości jak oryginał, ale chcę je mieć, póki mogę. Dalej, fotokopie aktu urodzenia sporządzone w księdze urodzeń. Pamiętajcie, że to fotokopia aktu urodzenia sporządzone w księdze urodzeń. Już omówiłam, że nie jest oryginałem, ale niech będzie. Fotokopia zgłoszenia urodzenia noworodku otrzymałam. Fotokopia podania. No tam, ja wnioskowałam o wszystkie dokumenty. Ja wnioskowałam o wszystkie, żeby mnie obfotografowali cały akt. I teraz zgłaszam braki. Brak oryginału aktu urodzenia mojego syna, bo teraz na przykładzie syna, bo to urodzony w Polsce, więc na swoim przykładzie nie będę mówiła. Oryginał zaświadczenia lekarskiego z karty szpitalnej, karty urodzenia o narodzinach żywego noworodka. Fotokopia oryginału aktu urodzenia, wszystkie strony. Bo to, że mi wydali fotokopię aktu urodzenia, fotokopię aktu urodzenia sporządzoną w księdze urodzin, to ja nie uznaję za oryginał. Ja piszę dalej, fotokopię oryginału aktu urodzenia, wszystkie strony, tak? Fotokopię oryginału zgłoszenia urodzenia dziecka i szpitalnej karty narodzin. Fotokopię pustych stron, rewersów. Tylne kartki, drugie strony, lewe strony, nie wiem jak oni to nazywają, jak zwał, tak zwał, oryginalnych dokumentów. Bo tak, wysłali mi oczywiście różne fotokopie, ale na przykład nikt nie napisał, że druga strona rewers i nie poświadczał tej drugiej strony rewers tego dokumentu, nie bez żadnego takiego opisu dostałam. Więc widzicie, nie trzymam się tego, co nam wolno. Skoro nie jest zabronione, to jest dozwolone. Nie jest zabronione pytać się o takie rzeczy, więc dozwolone. Więc się pytam nawet o takie rzeczy. I to jest mój wniosek jakby drugi, że ja wnioskuję o uzupełnienie braków. Zgodnie z tym punktem 2, zgłoszonych braków, ja wnioskuję i nalegam na wydanie oryginałów dokumentów, tak? I teraz w sytuacji, punkt kolejny, w sytuacji, jeżeli Urząd Stanu Cywilnego nie posiada w archiwum oryginalnych dokumentów, o tych, co wymieniam, bo możliwe nie posiadają. Możliwe oni mają tylko właśnie te księgi rejestrów, nazywają to oryginalami, ale to jest tylko wpis do księgi. Możliwe nawet nie posiadają. Możliwe, że to wszystko idzie właśnie tam, do USA i tam wszystkie te oryginały. Możliwe. To jeżeli oni nie posiadają takich
oryginalów, no bo przecież nie zmuszę ich do czegoś, do czego uprawnienie nie mają. Nawet nasz minister nie ma uprawnienia ustalać wzoru aktu urodzenia. Nie ma go w wykazie ustalonych wzorów przez ministra, więc nawet nasz minister nie ma na mocy ustalania, wydania takiego oryginalu aktu urodzenia. Możliwe, że to wszystko idzie i tam, gdzie te kuleczka wysyłane. Więc jeżeli nasz urząd jest tylko taką fikcją, która udaje urząd, wykaz dodatkowych dokumentów i wykaz zapytań z prośbą o wyjaśnienia wysyłam w innym załączniku. I więc tutaj już otwieram ten inny załącznik, o co mi chodzi. Tylko oczywiście w sytuacji, kiedy oni mnie nie wydadzą tych oryginałów. Bo jak wydadzą oryginały, jak wywiążą się z tego, z mojej prośby, to ja ich oczywiście zwalniam z tego obowiązku udzielać dodatkowych dokumentów zgodnie z wykazem i dodatkowych wyjaśnień zgodnie z wykazem. A jakie dodatkowe dokumenty zgodnie z wykazem pokazuję? No, fotokopię pustych rewersów to mówiłam. Wykaz dodatkowych czynności materialno-technicznych związanych z aktami urodzenia mojego dziecka oraz czynności dokonane bez sporządzenia protokolu. Teraz proszę mi napisać takie zaświadczenie, to teraz powiem tak bez tej kartki. Teraz proszę mi napisać w tym zaświadczeniu, co jest w moich aktach, bo mi tego nie pokazują, nie wolno ich przyglądać, nie wolno ich dotykać. Pani pokazuje, że taki jest, fotokopię wam wynosi i już. Co jest, ale czego też tam nie ma. Więc na zaświadczeniu takim dla mnie, w wykazie poświadczonym przez kierownika, proszę o ten wykaz. Co jest, ale również brak tego, brak tamtego, brak wszystkiego, co nie ma. I zgodnie z moim wykazem to wzięłam ustawę, wzięłam te wszystkie wzory i zgodnie z tymi ustawą i wzorami napisałam, bo jeżeli coś takiego było, jakieś decyzje, protokoły, wszystko jedno, to proszę mi wydać zaświadczenie, że były takie protokoły albo ich nie było, tak? Ponieważ ja chcę mieć opis całej swojej teczki, całej. Ja jestem właścicielem tej teczki i ja mam prawa żądać, co w tej teczce jest. I to był punkt 2, to czynności materialne. Punkt 3, wykaz decyzji administracyjnych lub ich brak. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych na piśmie. Wykazu decyzji administracyjnych unieważnienia wszystkich aktów urodzenia stwierdzających to samo zdarzenie narodzin mojego dziecka oraz unieważnienia wzmianki dokonanej odnośnie tego, wykaz przypisków niewłaściwie zamieszczonych w aktach urodzenia, wykaz wszystkich oznaczeń aktu urodzenia i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę w ustawie tego jest dużo, co tam w tych aktach jest sporządzane i ja się skupię tylko nad jednym punktem. Więc teraz wrócę do ustawy. Artykuł 39, artykuł 40. 1, artykuł 42, artykuł 127, naprawdę dużo artykułów określają jedno wydarzenie, jedno zdarzenie. No, postarali się. O, ustawa naprawdę mocno określa, co jest w aktach, jak to ma być notowane, protokolowane, opisane przypiskami, dodatkowymi notatkami. Wszystko. Wszystko musi być uwzględnione. Wszystkie zmiany, wszystkie tam, tak jak w sądowych aktach. Przecież mamy tam karteczkę, gdzie nawet zapoznanie się z tymi aktami, kto zapoznał się z tymi aktami, odnotowane. Wszystkie te notatki muszą być skrupulatnie prowadzone, prawda? Więc tak samo w aktach zbiorowych aktu dotyczącego naszego akta. Mamy taką teczkę, gdzie jest wszystko zaprotokolowane, opisane, zanotowane, zatwierdzone, oprócz jednego zdarzenia, które określa bardzo dużo artykułów. Spora uwaga na to naciska, ale tego nie odnotowują. Uwaga co? Uwaga co? Artykuł 39.
I A, i B, tam dużo różnego tego jest. Może B jest ciekawszy, tak? Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego zarejestrowane z przyczyn innych niż wskazane w artykule 31A, a tam też jest wskazane jakieś tam przyczyny błędu, więcej niż jeden akt stanu cywilnego stwierdzający to samo zdarzenie, artykuł 31 A mówi o błędnych zarejestrowaniach aktu urodzenia wskazującego na jedno i to samo zdarzenie, że jedna, jakby jedno dziecko zarejestrowane na przykład drugi raz tam, czy więcej niż jeden raz. W związku z błędem technicznym, w związku z błędem proceduralnym, no ludzki, jakiś tam ludzki błąd, no wszyscy, my jesteśmy ludźmi, ktoś... Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie zauważył, że podwójnie wprowadził albo otrzymał dwa zgłoszenia, jeden od matki, jeden od ojca, też tego nie zauważył. Nieważne, nie wchodzimy w to. Napisane wskutek błędu technicznego lub proceduralnego zostało zarejestrowane podwójnie, jakby została zrobiona rejestracja aktu urodzenia. Tak, rejestracja nawet nie podwójna, więcej niż jeden raz. Więcej niż jeden. To jest artykuł 39a mówi o tych błędach, a artykuł 39b mówi, jeżeli taki błąd wystąpił albo nawet w innych, z innych przyczyn niż ten, co na górze, więcej niż jeden akt stanu cywilnego stwierdzający to same zdarzenie został zarejestrowany z takiej przyczyny, jeżeli w rejestrze pojawiło się więcej niż jeden akt stanu cywilnego, i okoliczności wskazane w każdym z nich, z tych aktów, nie budzą wątpliwości, że przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to samo zdarzenie, czyli to samo dziecko, to ten akt urodzenia lub akty stanu cywilnego, akt lub akty, więc widzicie, albo jeden raz więcej, albo wielokrotnie więcej, unieważnia się. Do tego w punkcie 2 unieważnienie jest wszczyna się z urzędu, czyli zauważyli błąd, z urzędu go unieważnili. Rozumiem, to wszystko ludzkie, dla nas to nie budzi podejrzeń, idziemy dalej. Z urzędu, różne punkty tam z urzędu i artykuł 42. Unieważniony akt stanu cywilnego nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów. Wiecie co? Czyli nawet nie ma notatki, nawet nie ma protokolu, skoro nie ma ujawnienia. Nie wiem, może jest. Więc dlatego zażądałam w dodatkowych... Rozszerzyłam wniosek o dodatkowe dokumenty i tam wyraźnie napisane, proszę o protokoły unieważnienia aktów urodzenia moich, na przykład dotyczące mojego dziecka, jeżeli takie były, lub braku takiego protokolu, notatki, wzmianki, przypiski, zapiski dotyczącego tego faktu. Chcę wiedzieć, czy w przypadku mojego dziecka jakikolwiek akt urodzenia został unieważniony. Bo wiecie co, jeżeli patrzeć uczciwymi oczami, to nie ma tutaj nic dziwnego i podejrzanego. Ale jeżeli patrzeć oczami kontrolerów, którzy według nieoficjalnych danych, nieoficjalnych z kokardką, traktują akt urodzenia jako weksel, dostęp do naszych aktywów rodowych, z których pobierają wszystkie środki na utrzymanie swojego systemu, a nam wypłacają jakieś grosiki w postaci, nie wiem, 500 plus postojowych, albo rent, albo emerytur, albo jeszcze czegoś tam, a resztę z tych środków utrzymują cały system, tak, to są, jeżeli wierzyć tym doniesieniom nieoficjalnym, że to jest weksel, to jeżeli patrzeć oczami takiego kontrolera, to jest ogromna brama, przez którą można maszerować, po prostu maszerować całym tabunem
i wystawiać wielokrotnie więcej niż jeden rejestr, w rejestrze aktu urodzenia, potem to unieważniać, zatajać, nigdzie nie odnotowywać, bo tak pozwala ustawa. Jak ci się to podoba, Paulinko? Dużo faktów, dużo konkretów. No, no i teraz każdy podejmie decyzję, co z tym zrobi. Dokładnie. Więc nagranie nie jest po to, żeby tutaj w panikę wpadać. Trzeba po prostu mieć rozumieć, z czym mamy do czynienia. Nie musimy przejmować się doniesieniami spiskowymi, teoriami. Możemy złożyć po prostu wniosek urzędowy, który nam pozwala jeszcze do 1 lipca uzyskiwać fotokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Ja piszę wnioski swoimi słowami, ponieważ jest o wiele więcej, bardziej dobitnie, czego ja chcę, a nie ograniczam się tylko do tego, co mi pozwalają urzędnicy. Nie ograniczam się, bo to my stanowimy o prawie, a nie ustawa stanowi o naszym prawie. To my decydujemy o sobie, a nie ustawa decyduje o nas. My ją możemy wykorzystać na swoją korzyść. I róbmy to. Więc takie działanie może... Niektórzy powiedzą, nie ma sensu, bo ja z takim systemem nie wygram, tylko każde nasze działanie, każde nasze takie pytanie, nie tupanie nóżkami, nie krzyki tłumu, wściekłego tłumu, tylko uzasadnione, argumentowane, to są przeprogramowanie tej wielkiej machiny. Przeprogramowanie. Dlatego w tych trzech zasadach jest trzeci punkt, balans energetyczny, czyli po 3 razy do 3 razy sztuka wysyłamy łagodnie, o co nam się chce. Nie co nam się nie podoba, nie będziemy krzyczeć, a to nam się nie podoba. Nie, o co mi chodzi, co mi jest, co ja od was chcę. Ułatwiajmy im zadanie. Ja od was chcę to i to i to. Dostałam to i to oczywiście, uprzejmie ich za to podziękowałam w swoim piśmie. Uprzejmie dziękuję za dostarczenie, a teraz zgłaszam braki, proszę te braki uzupełnić. Jeżeli nie jesteście w stanie uzupełnić, bo takich dokumentów nawet u siebie nie posiadacie, to proszę o wyjaśnienie i cała lista wyjaśnień. Proszę wystawiać mi zaświadczenie z wyjaśnieniami. Proszę o te wyjaśnienia. I ja chcę mieć to wszystko na piśmie. Chcę mieć to wszystko na piśmie. Więc 3 zasady. Powtarzam jeszcze raz. Co nie jest zabronione, to jest dozwolone. 2. zasada. Wszystkie narzędzia kontrolerów i ich ustawy wykorzystujemy na naszą korzyść i zmuszamy ich do stosowania się do swoich ustaw, bo oni nawet do swoich ustaw się nie stosują czasami, bo ludzie piszą, że odmawiają wydanie fotokopii, odmawiają poświadczenie za zgodność z oryginałem. Na to w moim wniosku wszystko są podstawy prawne. Ja odnoszę się tam nie tylko do... Przepraszam, nie tylko do ustawy o aktach stanu cywilnego, również do kodeksu administracyjnego, który określa, w jaki sposób mają być rozpatrywane wnioski, w jaki sposób mają być rozpatrywane skargi, jakie obowiązki mają urzędnicy, że mają nam wyjaśnić, dostarczyć wszystkich wyjaśnień i tak dalej. Więc ja używam na nich różne tam rozporządzenia sądu, że muszą być podpisane za zgodność z oryginałem własnoręcznie. Nawet taki dokument, który jest nieważny urzędowo, bo oni mówią tak, nie będziemy podpisywać czegoś, co nie jest ważne urzędowo. A to wy sobie ze swoimi sprawami możecie nie podpisywać. A ja od urzędu dostaję druczek i wszystkie druczki w urzędzie mają być poświadczone przez kierownika. I jest takie, no w sądach tam postanowienie takie jest. Więc ja też na to się powołuję. Dlatego udostępniam te wnioski dla swojej Armii Światła, która zgłosiła się do mnie na maila. Nadal zadaję sobie trudu, chociaż nie jest to dla mnie łatwe po nocach, przeglądać te zgłoszenia, pytania. I bardzo was proszę,
Ja nie jestem w stanie udzielać odpowiedzi indywidualnych. Ja wysyłam tylko przygotowane, co zrobiłam, i to tylko udostępniam, a dlatego przeglądam wszystkie te wiadomości, bo ja szukam ludzi, którzy podają mi, jakby dają zgodę na otrzymywanie tych raportów do Armii Światła, tak? Jeżeli jest wyraźnie podane, zgłaszam się do Armii Światła, to biorę i wysyłam mu ten pakiet informacji. Jeżeli są jakieś pytania, naprawdę zdajcie sobie sprawę, że ja często czytam to po pracy, w nocy, a przy okazji jeszcze w międzyczasie od sporządzania i przeglądania tych ustaw, co też nie jest dla mnie miłe i przyjemne, siedzieć po nocach i nad tym czytać, bo nasi prawnicy antysystemowi wspierają system. Wspierają system, oszukując nas, wolnych ludzi. Możecie wspierać system, pracując dla ludzi, którzy ten system akceptują. Możecie tam wspierać. Jest bardzo duża rzesza ludzi, którzy ten system wspiera. Ale jeżeli nazywacie swoje działanie antysystemowe, to proszę o wsparcie ludzi, którzy szukają rozwiązań, jak znaleźć furtkę w systemie stanowionym prawie dla wolnego człowieka. Bo prawo stanowione, zgodnie właśnie z trustami i tak dalej, robione tak, żeby ta furtka była. I tylko wolny człowiek jest w stanie zauważyć tą furtkę. I my jako wolni ludzie szukamy tych furtek, bo dla nas one stworzone, a nie stworzone dla wszystkich. Ten, kto akceptuje system i chce go wspierać i działać razem z nim, wolna droga. Wolna droga. My podjęliśmy decyzję, że my stworzymy swoje prawa naturalne i tak naprawdę my chcemy zmiany konstytucji, która będzie bazowana na prawie naturalnym. Możliwe jest to tylko w drodze referendum, tak? Więc naprawdę dużo pracy przed nami i nie wiem, kto tą pracę wykona. Ktoś musi wykonać tą pracę dla nas wszystkich. Najważniejsze, pokazać naszą gotowość. Nas musi być dużo, którzy chcą zmiany w kierunku prawa naturalnego i nie muszą akceptować prawa stanowione. To nie jest dla nas. A jeżeli prawnik nazywa się antysystemowy i chce zarabiać na wspieraniu działań wolnych ludzi, to według mnie jego obowiązkiem jest doszukiwanie się furtek i wyjaśniania nam, tak jak ja teraz to wyjaśniam. Ja mogę się mylić. Ale wolny człowiek dlatego jest wolny, że on nie polega na opinii innego człowieka. Więc nawet nie musicie polegać na mojej opinii, tylko wystarczy, że przeczytacie ze zrozumieniem sami ustawę o aktach cywilnych i sami przeczytacie ustawę o statystyce publicznej i sami zrobicie wnioski, czy ta kara, którą mnie straszą, czy to jest prawda, czy to jest oszustwo. Ja w odpowiedzi do GUS, które też wstępnie Armię Światła, nie chciałam po prostu za dużo informacji teraz mieszać i wysłałam tylko to, co dotyczy Urzędu Stanu Cywilnego, bo działania powinny być teraz szybkie i odłożenie tego na bok, bo za dużo spraw, ja tego nie przeczytam, nie mam na to czasu. Zapoznam się z tym, jak będę miała urlop w sierpniu, to może być trochę za późno, tak? Albo tam urlop w lipcu. Więc nie odkładajmy tej sprawy, a odpowiedź do GUS ja wam wyślę albo w tym tygodniu, albo w następnym, bo ja ją już sporządziłam. Ja mogę tylko krótko dla tych, którzy działają samodzielnie i nie muszą czekać na takie wskazówki, powiem, że ja w odpowiedzi na odmowę GUS, bo GUS oczywiście daje wszystkim dokładnie tą samą treść. W całej Polsce wysyłana jest dokładnie ta sama treść odmowy ze strony GUS na naszą odmowę, którą teraz możemy nazwać nie odmową, a na przykład sprzeciwem do nakładania obowiązku udziału. Ja to tak nazwałam teraz. Sprzeciw do nakładania obowiązku udziału w spisie ludności. Taki sprzeciw ponownie wysłałam do nich. Czyli tam, gdzie słowo odmowa po prostu zamieniłam na rezygnację
z udziału w spisie ludności i nazwałam to nie odmową, tylko sprzeciwem do nakładania odmowy obowiązku udziału. Więc jak dostałam standardowy druczek od GUS, że kary, że jest to obowiązek, że osoba fizyczna ma obowiązek, napisałam tylko, to jest sześć stron zastrzeżeń. Ja podam tylko punkty. Pierwszy punkt zastrzeżenia to jest, no dla mnie pierwszy, jeden z punktów, brak podpisu urzędowego, co sprawia, że pismo jest nieważne i traktowane jest teraz jako oferta od firmy, która chce zawrzeć ze mną umowę na podstawie kodeksu cywilnego. To jest oferta, tylko z takim dziwnym, w dziwnej formie, nie zachęcającej, tylko zastraszającej. Oferta zastraszająca, a nie oferta zachęcająca. Więc ja to traktuję jako ofertę i taka oferta mnie nie obowiązuje. Żadna oferta ze strony jakiejś firmy mnie nie obowiązuje, więc proszę mi nie wysyłać takich ofert, nieważnych, zresztą niepodpisanych w ogóle. Następny punkt. Bezprawne wykorzystanie moich informacji danych przez firmy GUS. Na jakiej podstawie oni w ogóle moje dane wykorzystują? Bo w pierwszej tej odmowie wyraźnie zaznaczyłam, że zastrzegam swoje dane i ta firma nie ma prawa przetwarzać moje dane, więc jakim prawem wy w ogóle wykorzystujecie moje dane i cokolwiek do mnie wysyłacie, a 30 dni od mojego odmowy minęło, więc uznaję sprawę za załatwioną milcząco, więc łamią prawo swoje. Tak właśnie pokazuję wam, jak sam system łamie swoje prawo. Zgodnie z kodeksem administracyjnym wysłałam im zastrzeżenie do wykorzystania moich danych. Oni wykorzystują moje dane po 30 dniach, łamią swoje prawa. I tak trzeba ich swoimi że zapisami karmić. Tak? Następne zastrzeżenie, napisałam to jako konsekwencje za nękanie i wywieranie przymusu do zawarcia umowy podstępem. Podstępem dlaczego? Dlatego, że nazywają mnie osobą fizyczną. Domniemają, że ja jestem osobą fizyczną, nie podając definicji. Nie ma definicji osoby fizycznej powiązanej z człowiekiem, więc domniemają, że jestem osobą fizyczną i na tej podstawie kierują do mnie tą ofertę podstępem. Zawarcie umowy podstępem. Następne zastrzeżenie. Ostatnie. Konsekwencje za nękanie i stosowanie oszustwa w celu wywierania przymusu do zawarcia umowy pod groźbą ukarania grzywną. I tu wyraźnie napisałam, że ustawa o statystyce publicznej nie dotyczy powszechnego spisu ludności, w którym został nałożony obowiązek udziału w nim, czyli nie dotyczy powszechnego spisu ludności w 2021 roku zgodnie z artykułem numer 9. Tak. Oczywiście opisałam to wszystko, jest to na 6 stronach. Aha, jest jeszcze jeden. Konsekwencje za podjęcie próby pozbawienia mnie podstawowych praw człowieka do ochrony moich prywatnych danych i danych mojej dzieci. No to też tam zapisałam. I tam takie pismo na 6 stronach wysłałam. Ja udostępnię to pismo, tylko nie chcę za dużo informacji od razu wtłaczać. Wymagało to ode mnie ogromu pracy po nocach, bo na szczęście od przed 1 czerwca wrócili do działalności, pozwolono nam łaskawie wrócić do działalności, więc od roku bez środków dochodu, to ja oczywiście korzystam z tej możliwości, póki możemy. I to jest właśnie ten wynik bardzo dobry, który uzyskaliśmy dzięki naszym odmowom, bo w Rosji od marca wprowadzona jest ustawa o ewakuacji i deportacji. A moim pierwszym zdaniem, jeżeli zapoznacie się na Odkrywamy Zakryte, wszystkie te zbiór dokumentów o spisie ludności, pierwszym zdaniem było, że odmawiamy w celu uniknięcia deportacji, bo takie działania są zaplanowane. I my naszymi działaniami, nie po fakcie, a w trakcie, możemy to wstrzymać. I my to wstrzymaliśmy.
a znaki o ewakuacji się pojawiają. I proszę zwracać uwagę na nowe znaki o ewakuacji. Ale ustawa nam na szczęście nie została wprowadzona. Bo zaczęliśmy odmawiać spisu ludności. I to jest wasz wielki sukces. Wasz wielki sukces, bo Iskra wyszła z Polski. I tadam. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję za przekazaną wiedzę, wskazówki. No i tak jak teraz, na koniec, to co powiedziałaś, daje do myślenia i chyba jest najbardziej obrazujące, co w tle naszego codziennego życia dzieje się. Tak. I powiem tak, po ludzku, i nie ma żartów. Nie ma żartów. Nie ma żartów, bo nie możemy dopuścić do zawarcia nowego trustu, bo tam naprawdę nie ma żartów. Tam się zaczyna od obozu cyfrowego. To jest początek. Trust jest na 128 lat. Ja mówiłam o 100-letnich, ale pamiętajcie, że pierwsze NWO im się zawarło na 72 dzięki działaniom Ligi Narodów. Tak, Liga Narodów na 26 lat nam tą wolność od niewolnictwa zapewniła i im uszczypnęło to, no tyle księgowo stracili, więc w kolejnym traście oni nadrabiają to księgowo i patrzcie, tu 72 tylko lata, no bo tak im się złożyło losowo. Ale następny trust, oni chcą to już nadrobić, więc zawierają nie na 100 lat, a na 128, czyli na równo tyle, ile im się uszczypnęło. Księgowość u nich jest perfekcyjna. Agendy są perfekcyjne i tylko my naszymi intencjami, czystymi działaniami dla dobra, bez strachu, bez wątpliwości możemy to wstrzymać. Możemy. I nie miejmy w tym wątpliwości, nie miejmy. Inaczej oni by nas tak się nie bali, inaczej by nie pytali nas o zgody, inaczej by nas nie straszyli, tylko by wprowadzili to i koniec. Co będzie? Wtedy, kiedy zostanie wprowadzony obóz cyfrowy, to zostawia się nas, pozbawia się nas wtedy prawa wyrażania wolnej woli. Ludzi tracą wolną wolę zapewnioną na ziemi od Stwórcy. Od Stwórcy ludzie dobrowolnie przyjmując szczepawki, przyjmując tam siebie jako osoba fizyczna, dobrowolnie zrzekają się wolnej woli. Wyobraźcie, jak będzie świat wyglądał, kiedy ludzie zostaną pozbawieni wolnej woli. Czyli nawet nie będą mieli prawa do sprzeciwu, do odmowy, do wszystkiego. Co będzie z naszymi dziećmi? Można tylko się domyśleć. Dlatego nie nagłaśniam tych planów, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że nie możemy do tego dopuścić, póki mamy tą wolną wolę i nikt nam nie może jej zabrać, o ile nie będziemy mieli wątpliwości, że ją mamy. Bo jak ktoś ma wątpliwości, czy może się ubiegać o akty, o oryginały aktów urodzenia, to zastanówcie się nad tym, czy jesteście wolnymi człowiekiem, czy macie tą wolną wolę, czy decydujecie o sobie, czy decydujecie o swoich dzieciach, tak? Żeby już dobitnie powiedzieć, to ja wszystko teraz, nie mam czasu po prostu pisać już te raporty, co kiedyś pisałam, cotygodniowe raporty do Armii Światła, a teraz postaram się pisać raz w miesiącu, postaram się pisać. Natomiast na bieżąco te ważne kwestie poruszam na Facebooku i tam jakby jest taka rubryka z cyklu Wolne myśli, Złote myśli wolnego człowieka. I tam ja pokazuję te furtki. Pokazuję furtki i słuchajcie, jak tylko w maju pojawił się raport WHO, no po prostu mnie to powaliło. No ludzie, też nie lubię czytać takich rzeczy. Jest to 100 stron raportu WHO w maju. Okropieństwo na okropieństwu, obrzydlistwo na obrzydlistwu. I ja zawsze, tak jak cytaty z tych trustów, podaję
to jest dostępny dla wszystkich. Możecie otworzyć ten raport WHO i czytać go, ile sobie zażyczycie. Tak? Przecież nie muszę ja za was to wszystko czytać. Natomiast ja podaję te wszystkie no, wnioski moje, tak? No wnioski. Po prostu przynajmniej zapoznajcie się, gdzie te furtki są. Tak? No i raport WHO wyraźnie nam, otwartym tekstem powtarza to, co jest w nie jawnych informacjach trustów, bo trusty nam nikt nie ujawnia, więc dlatego ja nie mogę tymi cytatami posługiwać się jawnie, tylko w kokardce. Natomiast raport WHO jest jawny, otwieracie go, czytacie, strona 48. Ja nie znam angielskiego, więc ja wybiórczo sobie czytałam, ale wybiórczo już mi się potwierdziło, że wszystkie te zapisy teraz, to w stronę 48 wyraźnie mówię, co będzie z ludźmi zaszczepowkowanymi. Co będzie z ludźmi zaszczepowkowanymi? Strona 48. Konieczne jest, aby międzynarodowy system gotowości reagowania współpracował na poziomie globalnym, regionalnym, krajowym jako dobry, zdefiniowany, dobrze skoordynowany system wspierający kraje, w których przewaga komperatywna różnych podmiotów jest zmaksymalizowana. Czyli podmiotami nazywają ludzi zaszczepowkowanych, bo to są już nie człowieki. Przepraszam za taki wyraz, ale trzeba właśnie się nauczyć takich wyrazów. Niektórych wyrazów trzeba się pozbyć, jak data, a człowieki trzeba się nauczyć, bo nie jesteśmy ludźmi, tylko człowiekami, bo ludzie to jest cały, wszyscy ci, którzy i wspierają system, i przed nim się bronią, a człowiek to ten, który właśnie szuka tych furtek dla wyrażania swojej wolnej woli, tak? Więc ludzie zaszczepowkowani tam określone jako podmioty i tam, gdzie są podmioty, będą przeważać, będzie wprowadzone nowe prawo. Nowe prawo zostało omówione na konferencji w Belgii, w konferencji w 2020 roku dotyczącej adopcji dzieci w Belgii. Dużo hałasu było tej konferencji, bo najwięcej zwrócili uwagę, że tam adopcją dzieci teraz już pozwolone dla tych par, no wiecie jakich, no homoseksualnych, tak, pary homoseksualne, adopcja dzieci, tam wyraźnie już mówiło się, przyjechali właściwie same pary homoseksualne. I na tym koncentrowano uwagę, tak jak u nas koncentrowana uwaga była na działaniach antyaborcyjnych, jako taki szum tło, żeby zagłuszyć najważniejszą rzecz, bo na tej konferencji przedstawione były projekty, na szczęście na razie projekty, tak jak trusty są na razie projektami, ale już zgodnie z tymi trustami przedstawione było co? Że zgodnie z planem kontrolerów, tak, po uzyskaniu odpowiedniej ilości uklutych dzieci, ich rodzice zostaną pozbawieni rodzicielskich praw, bo po prostu nie są biologicznie z nimi już biologicznymi rodzicami. Szczepawki modyfikują DNA, robią z tych dzieci i was również zaszczepowkowanych, biomasę genetycznie zmodyfikowaną, opatentowaną przez firmę, która tą modyfikację genetyczną przeprowadziła, tak jak Monsanto zrobiła GMO na ziarnach, to teraz firma pod tytułem Gwiazda Śmierci, wszyscy wiedzą, co to za firma, tak, albo inne, podobne konkurencje, mają opatentowany wzór. Wszyscy, którzy zgodnie z tym wzorem będą mieli zmienione DNA, podlegają pod patent, czyli zostają po prostu biomasą modyfikowaną genetycznie, własnością tej firmy, która patent na to posiada. Czyli dzieci są własnością tej firmy, tak? I na konferencji w Belgii wyraźnie było podane, że państwo będzie decydować, czy rodzice biologiczne mogą wychowywać swoje własne dzieci. Czy zostanie wyznaczona dla dziecka inna odpowiednia rodzina? Taki projekt ustawy jest szykowany, jak będzie zawarty trust. Tak? Jeżeli pozwolimy na jego zawarcie, no to już wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Czy chcemy tego?
zastanówcie się. Mówiłam, że na razie idziemy z systemem na trenera, delikatnie, drużynowo. Za chwilę będzie wprowadzony spartański system, czyli terapia szokowa. Tak, terapia szokowa, więc ci, którzy już się zeszczepokowali, no już terapię szokową przechodzą, bo okazało się, że jak się nie zeszczepowkuje się, to nie wolno wsiąść na pokład samolotu, no więc ci wielbicieli podróżowania szybko się zeszczepowkowali. Okazuje się teraz, nagle prawo się zmienia 180 stopni i to, co mówiło się jako plotka, a mówiło się o tym jako plotka, jako teoria spiskowa, że jak tylko dostaniesz eliksir, ten kisiel, kisiel, to już przestajesz być człowiekiem, jesteś biomasą, podmiotem, tracisz wszystkie prawa, więc na pokład samolotów już nie wpuszczanie ty po kisielu, po kisielu już nie wpuszczanie, po kisielu już w Polsce nie dostaną renty, bo podjęli dobrowolną decyzję brać udział w eksperymentach medycznych, a to znaczy, że zdawali sobie sprawę ze skutków ubocznych, że zdrowie może ich być nadszarpnięte, więc renta im się nie należy. Ubezpieczenie, nawet jeżeli płaciłeś całe swoje życie, też nie wypłaci ani grosza, jeżeli podjęłeś ryzykowne działanie udziału w eksperymencie medycznym. Więc prawo kardynalnie się odwróci. Zgodnie z raportem WHO to jest potwierdzone, że tam, gdzie komparatywna ilość tych podmiotów będzie zmaksymalizowana, prawo odwróci się kardynalnie. I terapia szokowa jest gwarantowana. Tak? Więc póki nie mamy tej terapii szokowej, działajmy w naszym interesie, przynajmniej ten sprzeciw spisu ludności, przynajmniej ubiegajmy się o nasze dokumenty w urzędach stanu cywilnego. Dalsze działanie. Paulinko, na pewno wytrwamy do końca razem. Będziemy przedstawiać wspólnie. Możecie się zgadzać z nami, możecie się nie zgadzać. Wolnemu wola. Dokładnie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Będzie dobrze.